The Emperor has gifted us with a mission to redeem ourselves. The Blood Angels need no longer carry the burden of defeat. We have detected the sin of damnation near our home planet. Low-frequency scans of the Space Hulk reveal the presence of gene steals. Brothers, vengeance shall be ours. Squad Lorenzo, ready for deployment. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Operacja, a to jest właśnie Space Hulk, czyli remake starej gry, zresztą stworzonej na papierowym systemie Warhammera, strategii turowej. No i co? Pewnie wielu z was kojarzy takie produkcje Warhammera jak Warhammer 40 000, ten wcześniejszy i teraz ten, który niedawno teraz wyszedł, czyli Warhammer 40 000 2 z dwoma dodatkami. Space Hulk kojarzę tylko właśnie z gry planszowej, która gdzieś tam wyszła w latach 90., chyba w 89 nawet. O ile się nie mylę. I wiem, że do dzisiaj ma bardzo dużo zwolenników. Dobra. Co tu mamy w ogóle? A możemy sobie własny banner stworzyć. Chyba nad tym nie ma się bardzo co. Jak sobie ktoś będzie chciał. Zostajemy przy klasycznym znaku krwawych kruków. Dobra. Zacznijmy sobie nową grę. Our boarding torpedoes have breached the sin of damnation. And the sound of our bolters rings true through its corridors. It is imperative that we secure the beachhead before the gene stealers can mount a coordinated counterattack. All flanks must be secured to give us time to reinforce our position. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad will be sufficient. You will deploy your terminators here. We have predicted the enemy routes of attack. Defend the breach until a beachhead has been established.
cóż, niewiele jest do powiedzenia w ogóle na temat Space Hulka. Być może jeżeli byłaby to seria, to byłby czas też, żeby poopowiadać trochę o uniwersum Warhammera 40 000. Ale tak, to myślę, że gra, jeżeli chodzi o operację, sama siebie będzie opowiadać na tyle, by was prawdopodobnie zachęcić albo zniechęcić. Natomiast jeżeli ktoś lubi strategie turowe, to myślę, że nie da się go zniechęcić, choćby nie wiem co. A jeżeli w ogóle ktoś jest fanem Warhammera, to będzie miał z tego powodu w ogóle uciechę. Jak widzicie, co jest najciekawsze, to tutaj mamy w prawym górnym rogu kamerę. Jest to kamera z oczu każdego z oddziału Terminatorów. Kiedy się poruszamy... O, widzicie? Kiedy tam w korytarzu będą stali przeciwnicy, Terminator będzie widział ich w kamerze. Moving out. Nie. Dobra. Gra jest bardzo prosta. Rozstawiamy jednostki i czekamy, aż przyjdą przeciwnicy. Clear a path. W późniejszej jednak fazie gry będzie dużo ciężej w tym temacie, ponieważ gra, z tego co udało mi się wyczytać, jest bardzo trudna. Ma bardzo wysoki poziom trudności. No, patrzcie teraz tutaj, widzicie? Maskujący się. Cleanse the monstrosity. Order confirmed. Holding. Order confirmed. Holding. Kiedy używamy tego wstrzymania pozycji, wtedy gdy nasi Marines Overwatch protocol initiated. Order confirmed. Holding. Wtedy gdy jeden z naszych Terminatorów dojrzy przeciwnika, automatycznie zacznie w niego strzelać, tak jak widzieliście to. Securing position. Można było to w sumie udoskonalić o ten motyw, gdzie domyślnie jest ta opcja cały czas włączona, dopóki sami jej nie wyłączymy. Te klaustrofobiczne widoki, które tutaj widzicie, czyli te wąskie korytarze, brak światła jakiegokolwiek, to jest kosmiczny klimat, po prostu kosmiczny. Grając, podejrzewam, w nocy na włączonych światłach, dawałoby to ogromny klimat. Boję się, że gra jest niestety krótka, ponieważ z tego co udało mi się tam zauważyć, jest chyba chyba 12 map. No, żeby nie skłamać. To chyba jest dosyć duży problem, ponieważ jak na grę turową, to ta gra teoretycznie będzie zajmować
10 godzin? Może, no nie, przesadzam pewnie nawet. To i tak jest dobre osiągnięcie w dzisiejszych czasach, ale... zawsze mogą być lepiej. Wydaje mi się też, że postacie Terminatorów nie mogą strzelać jeden za drugiego. Wydaje mi się, że są zbyt mocno opancerzeni i nawet jeżeli stoją jeden za drugim, to nie mogą wyciągnąć w jakiś sposób ręki, żeby strzelać we dwóch do jednego przeciwnika. Stay alert, brothers. The enemy must be nearby. Taki był tekst właśnie w Warhammerze w jedynce. They are close. Gdzie jak się wybierało tam kapitana albo bibliotekarza, to wtedy można było usłyszeć Stay alert, brothers. The enemy must be nearby. No, i właśnie, zakończyliśmy pierwszą misję. You have done your duty to the Imperium. Tylko, że czym to skutkuje? Prawdopodobnie jakimś tam odblokowaniem. The Space Hulk structure is treacherous. A collapse has left brother Terminator Zael stranded. With his teleport homer inactive, he must be retrieved by more... Prawdopodobnie jakimś tam odblokowaniem. Banerów, ale poza tym raczej pewnie niczym. Niczym więcej. Zastanawiam się, dlaczego nie mogę... A tak, nie jestem zalogowany. A tak, bo to muszę przez Steama się zalogować. Dobra, to nic, na razie nie będziemy... nie będę się specjalnie... cofywał z gry. To jest druga misja. Prawdopodobnie w takim wypadku jest więcej mapek, albo przynajmniej więcej można pobrać. Ciekawe, czy one są darmowe, czy musimy za nie zapłacić. Ale to postaram się sprawdzić. I może wrzucić w jakimś komentarzu pod tym filmem. Teraz ja muszę całą mapkę sobie ogarnąć. Tak. Dobrze by było, jakbyśmy się tutaj gdzieś ustawili. Jak ja to miałem rozwalić te drzwi? Passage clear. I staniemy sobie o tutaj. Destroyed jammed doors. No to teraz spaliłem. Chyba to o tamte pomieszczenie chodziło. Mam podać teleport. Objective logged. Mam podać teleport i... A i uciec.
O kuźwa. Pięknie, przynajmniej miotacz płomieni działa jak marzenie. Tylko jak ja mam podać ten teleport? Goń się! No, no, na pewno. Contact. No tak, ale biorąc pod uwagę, że jest to gra... strategiczna. Czy oni muszą stać jeszcze tu się jakoś przodem? No matko kochana. Może taki zasięg mam? O kurde! Prawie jakby granatami rzucam. Świetna sprawa. Dobra. Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie, bo chyba trochę namodziłem za bardzo. We live and dies, brothers. Kurde, no nie udało się. No tak, czyli rzeczywiście ta... rzeczywiście gra może być troszkę ciężka. Przejdźmy jak najszybciej, żeby się spotkać. No ta kamerka to jest genialna, no po prostu coś wspaniałego. Przydałoby się, żeby gra była przepełniona jeszcze dodatkowo kustomatyzacją jakąś tam wyposażenia, broni, pancerza, teleporterów, jakichś sztandarów, no, no po prostu power fistów i tak dalej, żeby była tym po prostu kosmicznie przepełniona. Wtedy wydaje mi się, że gra byłaby dużo... Our brother is returned to us. Dużo bardziej genialna. To nie zmienia faktu, że i tak dla fanów serii, dla fanów w ogóle gier Warhammera z tego właśnie uniwersum 40 000, z którego w ogóle gier jest bardzo mało. To i tak się spodoba i tak. However, fighting around the beachhead has drawn more Jeeves dealers than expected.
out of hiding. Our forces must break through before they are cut off. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad is available for your command. Terminators enter here. The enemy approaches from these points. Get the squad safely to the exit zone. Reaching the objective in time is vital to the battle plan. Protect your flanks, and do not underestimate the gene stealers. I will not, brother. Nie, po prostu cała historia tego Warhammera 40,000 to jest kosmos. Deploy. Faith and duty. Kurczę, podejrzewam, że nie będą mogli przejść przez pole, które no właśnie zajmuje ten gość, więc robimy restart. Ponieważ chcę, żeby on został na miejscu, a oni tam poustawiali się w konkretnych, na tych dwóch flankach, które są tam z lewej i z prawej strony. Dzięki czemu dwóch braci będzie osłaniać cały czas wyjścia, a jeden z nich spokojnie będzie mógł razem z tym gościem z miotaczem płomieni pójść tam na górę, żeby zabezpieczyć ten powrót tego oddziału. Nie wiem dlaczego. Gra jest bardzo mała, zajmuje, nie wiem, może giga, ale jej czas wczytywania jest po prostu kosmiczny. Można rzec, że dużo za dużo. Onwards, brothers! Skąd miotaczem ognia. Advance, brothers. Moving ahead. Bulkhead is open.
genialne są te pancerze terminatorów. Lampa z tyłu na górze, power fist, łapie. Chyba ciężkie boltery mają, tak? W sumie to nie, w ogóle mają boltery. A ciężkie boltery... Dawno nie miałem styczności w ogóle z systemem. Dobra, on tutaj będzie, nie wiem co robi. Wstecznych. Prawie jak piszę, w ogóle robić pip, 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 pip. O kurwa, tak ciężko jest trafić. No nie przesadzajmy! Drive them back! Death demands vengeance. Order confirmed. Holding. Ja rozumiem. Ja ich stamtąd mam przenieść tutaj. Dobra, to już jakoś mniej więcej wszystko jasne. To ja jestem taki ciemny, że nie zrozumiałem. Myślałem, że tam też jest grupa i ja mam przeprowadzić stamtąd i tu. Oj. They will fall. Karma, no nie. Nie każdy może być prezydentem. Twarde skurczy byk. Na szczęście przez drzwi też się chyba z tego co pamiętam nie mogą przebić. Tylko przez te zjebane, ale... Muszę się odwrócić. Tak nic. Fall by my hand. Securing area. No taki rozgrywka. O ile... O tyle nie jest... O tyle o ile nie jest trudna.
No, przeczytanie. To zajmuje dużo czasu i każda mapka, nawet jeżeli będziemy ją przechodzić za pierwszym razem, zajmie nam około 20 minut. No nic. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta gra. Nie muszę robić chyba tutaj podsumowania, bo ciężko jest cokolwiek powiedzieć o takiej grze. Jest to gra, można powiedzieć, z gatunku indie, gdzie... chociaż nie, to jest źle jest powiedziane. Jest to bardzo dobra strategia turowa. Dla fanów genialna. Jeżeli ktoś nie jest fanem, ciężko mi to określić, ponieważ sam takowym jestem. Mam nadzieję, że podobała wam się prezentacja, chociaż paru minut z tej gry. No i cóż, jeżeli wam się spodoba, sprawdźcie sobie, jeżeli nie, nie zaglądajcie. Zostawcie jakiś komentarz, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!